tutaj nas odwiedzać, przybaczywać. Czy nie mogę wreszcie zmienić porządek tego obrad? No już ten gest był, że zmieniliśmy jeden, także raz żeśmy zmienili, znaczy jesteśmy jeszcze nie mamy pierwszego punktu. Co? Ruch numer 1. Projekt uchwały zarządu w sprawie objęcia honorowym patronatem jubileuszu 95-lecia szkoły, ośrodka szkolno-wychowawczego numer 2 w Krakowie. Otóż proszę Państwa, tak jak mówiłem na wstępie, ośrodek, który znajduje się na terenie naszej dzielnicy, na ulicy Zamońskiego, obchodzi 75-lecie. Przyjemną dodatkową rzeczą jest to, że na sztandarze, który tutaj został ufundowany nie przez dzielnicę, tylko przez ośrodek, przez fundatorów, będzie między innymi oprócz herbu miasta Krakowa, herb byłego miasta Powierzchni. Mówię byłego, dlatego że przy tej okazji okazało się, że nie ma nikt praw do herbu Podwórza, nawet i również i miasto Kraków. Jeżeli my nie nazwiemy, że chcemy herb, bo nie ma heraldyki, tylko że będziemy mieć znak tak jak dzielnica pierwsza, czyli będziemy mieć nie godło, tylko logo w postaci tego herbu, możemy ten herb spokojnie, bez żadnych konsekwencji używać. Myślę, że do tego w niedługim czasie dojdzie, że tak będziemy używać logo w postaci herbu miasta Podwórza. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Oczywiście o projekt uchwały jest pozytywny, że Rada Dzielnicy przyjmuje honorowy patronat na 95-lecie. Nie widzę głosów przeciwnych, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku nr 1? 17 osób za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednomyślnie 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę do druku nr 1.